Cześć, to Justyna, a to 64 odcinek słuchowiska. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć historię, która przydarzyła mi się dosłownie pewnie kilkadziesiąt minut temu. Otóż po pracy pojechałam sobie na zakupy do Tesco, bo wymyśliłam dzisiaj, że wypiorę sobie kilka rzeczy, a że ostatnio była u mnie moja siostra. I moja siostra ma małe dziecko, jak już się pewnie zdążyliście zorientować. Wszystkie rzeczy były prane w proszku i płynie do płukania dla dzieci. W związku z tym nie pachniały tak, jak ja lubię, żeby pranie pachniało. Chociaż też odkryłam w tym niepachnieniu prania jakieś plusy, bo wtedy zdecydowanie czuć nas perfumami albo w ogóle możemy się bardziej skupić na zapachach z otoczenia, kiedy nie otacza nas wszechobecna chmura jakiegoś Lenora czy innego Silana. Natomiast ci, którzy są ze mną tutaj dłużej, a szczególnie ci, którzy czytali mnie na krótkim poradniku, wiedzą, że jestem absolutną maniaczką prania. To jest jedna z moich ulubionych prac domowych. Być może nie do końca lubię na przykład taką część prania jak wyjmowanie rzeczy z pralki, rozwieszanie prania, ale zdejmowaniu już jak najbardziej. Uwielbiam też prasować. Natomiast pranie jest takie relaksujące. Uwielbiam segregować pranie, wkładać do pralki, lubię robić różne mikstury proszków, jakiś kapsułek, nie kapsułek, płynów do płukania, zresztą zazwyczaj mam ich kilka, chociaż ostatnio w duchu less waste korzystam tylko z jednego. No i dopiero kiedy proszek mi się skończył całkowicie, skończył się płyn, pojechałam na te zakupy i kupiłam coś nowego i to właśnie było dzisiaj. No, i tak sobie chodzę po tym Tesco z zamiarem nie wydania zbyt dużej sumy pieniędzy. No i pierwsza wspaniała rzecz tego dnia to taka, że większość promocji na dziale z taką chemią powiedzmy właśnie jest na dziale z proszkami i płynami do ubrań. I rozpoczęłam mój ulubiony rytuał, jakim jest przechadzanie się, czytanie etykiet, nut zapachowych, odkręcanie kubeczków, wąchanie. I wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie na tej alejce spotkałam starszą panią. Nie jakąś super starą, jakąś niedołężną staruszkę, ale tak myślę, że była po siedemdziesiątce. Byłaby z kurtki, co mnie bardzo zastanowiło. Pewnie ją sobie gdzieś tam zostawiła w szatni. Była w sweterku, w jakichś tam spodniach. Jak się nachylała, to nawet było widać jej plecy i była całkiem opalona w ogóle. Zwróciłam na to uwagę. Ale miała taki uroczy różowy kapelusik. No i ta pani, właśnie widziałam, że robiła dokładnie to samo, tylko chyba z jeszcze większą pasją, bo wpychała do tych kubków naprawdę pół nosa i co chwilę go musiała wycierać. No i tak zbliżałam się do niej przy tym swoim, ona już była dużo bardziej za zaawansowana na tej długości regału. Zbliżyłam się do niej w pewnym momencie, no i minęłam ją i tak byłam trochę nawet może nie poirytowana, ale tak sobie czekałam, aż ona skończy oglądać te płyny, bo stała akurat tam, gdzie były też te, które mnie interesowały. No a że była tak dość rozopchana z wózkiem i tak jak mówię, co chwilę się schylała, tak z wielką pasją wąchała te płyny, no to widziałam, że tam po prostu jest, jak, jest jakaś intymna chwila jej i tych zapachów, więc nie chciałam przeszkadzać. No i tak oglądałam sobie te płyny już troszkę dalej, minęłam ją i ona no w pewnym momencie – przepraszam, przepraszam – no tak patrzę, no, jestem sama w olejce, więc pewnie mówi do mnie. I byłam przekonana, że chcę, żeby jej przeczytała etykietę. No ale pani od, odkręciła jeden z płynów i powiedziała tak, co pani sądzi o tym zapachu? O tym zapachu pasjon. No tak myślę, wie pani, no. Nie wiem, mogę powąchać, ale i tak nawet jeżeli powącham, to nie znam Pani gustu, nie wiem, co Pani lubi. Ona. Ach, bo powąchałam już tyle tych płynów, że absolutnie nie wiem, co wybrać, i mam kompletnie skołowany teraz mózg, i nie wiem, który płyn wybrać, więc myślę, że pani mi pomoże. Nie? Ja tak mówię okej. Okay. Powąchałam mm, jakiś tam płyn. Nie był to mój zapach, ale faktycznie był aromatyczny. Powiedziałam miło, że bardzo miły zapach. Ale tak jak mówię, nie wiem, czy Pani takie zapachy odpowiadają. Zresztą z mojego super doświadczenia wynika, że na przykład niektóre płyny potrafią świetnie pachnieć w butelce, ale na przykład w przypadku, na przykład w przypadku, w sytuacjach, w których, nie wiem, przepocimy się troszeczkę albo już jesteśmy pod koniec dnia, to te płyny potrafią wchodzić w bardzo brzydką zapachową reakcję z naszymi wydzielinami ciała. I robi się nieprzyjemnie. Szczególnie takie z kwiatowymi zapachami, zauważyłam. No i tak cicho pod nosem mi to powiedziano, że wie pani, bo takie zapachy lubią niestety współgrać z potem w bardzo brzydki sposób i po prostu robią się takie kwaśne. Słuszna uwaga, słuszna uwaga. Zupełnie o tym nie pomyślałam. No ale wie pani, te wszystkie płyny pasją, to one są właśnie kwiatowe, bo one takie są romantyczne, nie? Okej, okej, okay, okay, nie? No widzę, że się dogadamy. No i myślałam, że okej, okay, że dała mi to nie ten płyn. A proszę powąchać ten. To jest... Ex Jezu, nie potrafię powiedzieć, musiałabym teraz e, sprawdzić, jakie są płyny Silana, jakie mają nazwy, ale wszystkie nazwy, typu Excitement albo na przykład Passion, czytała właśnie jako e, Passion, albo jako na przykład, nie wiem, jest, czekajcie, Desire, to chyba by czytała desire, albo, no nie, nie wiem, ale w każdym razie wszystkie czytała tak z francuska, co było przeurocze. No i dała mi kolejny błąd powąchania. Ten mi się już faktycznie dużo bardziej spodobał. Mówię, może ten ma takie bardziej waniliowe nuty, ja lubię takie cieplejsze zapachy. O, słuszna, słuszna uwaga, no ale wciąż nie wiem, co wybrać, wciąż nie wiem, co wybrać. No i trafiła w końcu na jeszcze jakiś jeden, który ewidentnie miał coś z migdała, czy drzewa i drzewa sandałowego, jakaś taka piękna mieszanka i bardzo mi się ten płyn spodobał i powiedziałam, wie pani co, tak bardzo mi się ten płyn podoba, że sama go sobie kupię. Aha, czyli tak bardzo się pani spodobał, że teraz pani go sama sobie kupi, tak? To ja chyba też go wezmę. To proszę mi jeszcze raz powiedzieć, który bierzemy razem, kochaniutka? No i pokazuje, że tam. To... Ten i ten. No i wziąłam sobie już ten płyn do wózka. Po czym ona mi poinformowała, że ten płyn, który o to właśnie wybrałyśmy razem, jest przeceniony o aż 65%, więc kosztuje tylko 9,99%. I możemy sobie spokojnie pozwolić na taki zakup. Szczególnie, że będzie nam dzisiaj bardzo pięknie pachniało wieczorem w domu, jeżeli też tak jak ona planuje dziś pranie. Nie ja mówię Boże, kobieto, jak bardzo. Cię rozumiem, jak bardzo ty rozumiesz mnie, to jest po prostu coś niesamowitego, więc podzieliłam się z nią kolejną informacją, tym razem ja jej jakby sprzedałam newsa, że na początku tego regału są takie kuleczki zapachowe, które się wsypuje do bębna i one również są przecenione, ale aż o 70% i kosztują tylko 8 zł, co się rzadko zdarza w przypadku takich kuleczek I jedynym minusem jest to, że nie można ich powąchać, więc ona tam podreptała, poszła do tych kuleczek, mówi tak, ale jak to się stosuje? No i jeszcze jak dochodziła do tych, do tych kuleczek magicznych, to bez skojarzeń proszę, to patrzyła na drugą stronę regałów, yy, więc powiedziała mi, że po lewej stronie. Ona tak stała taka zagubiona i tak przepraszam, przepraszam, bo ja mam problem z lateralizacją, yy, czyli które prawo? Ja mówię, no wie pani co, mam dokładnie ten sam problem. Tutaj, tu jest gdzie serce, to to jest lewa strona, tutaj są te kulki, podeszła do tych kuleczek. No i niestety nie potrafiła przeczytać, Etykiety, więc ja jej przeczytałam i mówię, że to się wsypuje do bębna. Potem się wkłada pranie, potem się sypie proszek i potem jeszcze trzeba dodać płyn. No tak stoi, płyn jeszcze do tego. Nie, za dużo chem jak na moje ciało, więc nie wzięła tych kuleczek. Ja się akurat skusiłam dlatego, że tak jak mówię, no mam dużą potrzebę, żeby pachniało za chwilę w domu, ale tylko dlatego, że były za 8,99, bo normalnie te kulki są strasznie drogie, kosztują prawie trzy dychy, więc no i wróciłyśmy do swoich wózków, które były po przeciwnej stronie regałów. Pani wzięła jeszcze teraz ten płyn, który wybrała. Przeczytała jego nazwę i wybrałyśmy płyn o zapachu glamour. Tak się nazywała ta kompozycja smak smakowa. Tak się nazywała ta kompozycja zapachowa. I pani chwyciła mnie za rękę i powiedziała, że to był najmilszy Wieczór w tym tygodniu. W znaczy tego, że jest wtorek, to 50% jej tygodnia dotychczasowego należy do mnie. Jest. Ale było mi tak bardzo miło, i szczerze powiedziawszy, jak, jak już się to wszystko działo, to, to, to już wiedziałam, że o tym zrobię. Albo krótki odcinek słuchowiska, albo o tym nagram story, ale stwierdziłam, że jednak myślę, że w słuchowisku więcej ludzi to usłyszy. Yy, I bardzo chciałam jej zrobić zdjęcie. Tym bardziej, że tak jak mówię, była uroczo ubrana. Jeszcze ten różowy kapelusz, kapelutek, te niebieskie jeansy wygląda tak pastelowo. Niesamowita kobieta. Yy. Ale jakoś tak stwierdziłem, ja zawsze mam problem z robieniem zdjęć w takich sytuacjach. Tak samo jak nie wiem, jadę gdzieś na koncert, albo poznaję kogoś tam, nie wiem, spotkam jakąś znaną gwiazdę, to też raczej nie robię zdjęć, chyba że jestem bardzo pijana, To się zdarzyło bardzo dawno temu. Czy poznanie gwiazdy pod wpływem alkoholu, ale właśnie w takich chwilach nie chwytam za telefon. Z jednej strony może szkoda, bo może też spotkać ją kiedyś na, w Tesco na stalowej ale z drugiej strony wydaje mi się, że to była tak intymna chwila, czy taka, no jak mogę mówić o intymności, skoro teraz jakby opowiadam o tej sytuacji, no ale można doznawać yy, jakichś takich miłych chwil, które są intymne, tylko są pomiędzy tobą a tą osobą w tej danej chwili, a potem można po prostu opowiedzieć o czymś takim, bo tak bardzo was namawiam do tego, żebyście byli otwarci na takie sytuacje, bo to jest coś przecudownego prze i ja się wtedy, nie wiem, na przykład dzisiaj wyszły, nie wiem, taśmy Kaczyńskiego, dwa tygodnie temu, czy trzy, to już było chyba, nie, dwa, trzy tygodnie temu przydział się koszmar w Gdańsku, jeszcze chwilę temu koszmar w Koszalinie, jeszcze chwilę temu, nie wiem, jakieś zwalone wybory, znaczy, zwalone, niezwalone, no różnie. No, po prostu cały czas się dzieje coś negatywnego, cały czas możemy czytać o tym, jak jest przesrane, jak jest wszystko przesrane, ziemia się kończy. Wyczerpujemy zasoby znaczy, to akurat jest prawda i to jest tragiczna prawda, ale ja czasami jestem tak przytłoczona życiem. I naprawdę miałam kilkakrotnie taką sytuację, nie wiem, czy o tym przypadkiem kiedyś nie opowiadałam też w słuchowisku, że sytuacje, które bezpośrednio mnie w ogóle nie dotyczą, zaczęły mnie stresować na tyle, że potrafiłam się budzić rano i czuć przytłuczenia z tego powodu, że na przykład właśnie jest szczyt klimatyczny i się okazuje, bo ja jestem generalnie no osobą niezbyt zaangażowaną w ruchy ekologiczne, z czego jestem... Niezbyt dumna, ale no, jestem zaangażowana w inne rzeczy i po prostu pewnie nie muszę się we wszystko angażować, ale jak najbardziej wspieram ochronę przyrody i żeby, żeby nie było, że, że mam to w dupie, bo nie mam. Ale są takie rzeczy, które mnie po prostu na co dzień przytłaczają, mimo że mm, tak bezpośrednio mnie nie dotyczą. No, oczywiście polityka, kolejna rzecz, to są rzeczy, które mnie po prostu stresują. I tak kilka lat temu m, przestałam w ogóle oglądać telewizję, nie oglądam wiadomości, znaczy no i też faktów nie oglądam, no, serwisów informacyjnych. Tak samo nie słucham zbyt radia, bo zwyczajnie w świecie te rzeczy, te informacje mnie stresują. I wiem, że na tym dużo tracę pod takim względem, że nie wiem, pewnie gdybym teraz trafiła do milionerów, ktoś by mi zadał pytanie, kto jest ministrem akurat kultury, wiem, <grym> finansów, na przykład ministrem finansów, kto jest teraz, nie wiem. To byłoby mi głupio jest mi głupio, że takich rzeczy nie wiem. Tak na wyrywki, pewnie gdybym się zastanawiała, to może bym sobie przypomniała imię i nazwisko. Ale z drugiej strony zyskuje to, że właśnie nie stresuję się takimi rzeczami. Za to bardzo się staram skupiać na takiej codzienności, która może być bardzo niezwykła i uważam, że właśnie w codzienności jest całe piękno tego świata. Że znaczy się jest w wielu jeszcze innych rzeczach, ale... Po co myśleć sobie o Bahamach, jak może być pięknie w Tesco na Stalowej. No i do, takiego, do takiej otwartości i zwracania uwagi na różne osoby, na nie wiem, zwierzęta, przyrodę. Was bardzo zachęcam, bo, bo można po prostu przeżyć bardzo miłe chwile a z takich miłych chwili potem się składa dzień, potem tydzień, potem miesiąc, potem rok i, i można naprawdę żyć w bardzo fajny sposób, właśnie będąc otwartym na takie rzeczy, do czego was serdecznie zachęcam. Tymczasem kończę, to krótki odcinek, ale myślę, że i tak się ucieszycie, że, że jest. Być może powrócę do tego jednak nagrywania coraz częściej, bo czasami mi strasznie tego brakuje, a to są jednak takie fajne wyrywki z codzienności, które mi się szalenie podobają i tęsknię za zapisywaniem ich w formie dźwiękowej. Tymczasem się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!